Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to piąty odcinek z gry Wiedźmin 2. No i w dzisiejszym odcinku skończymy sobie zadanie z tymi endragami na pewno. Jak mogliście zauważyć, ale ja nie zauważyłem, to mam napisane 1 na 2 królowy endrag, czyli oznacza, że zostało tylko jedno siedlisko jeszcze, więc chętnie się po prostu za to zabiorę. Dodatkowo jeszcze pójdziemy sobie do tych... Zobaczymy, czy naukowców, czy pseudonaukowców, za sprawą komentarza Awiksika. No i możliwe, że po tym wszystkim udamy się do Keirana, no. Myślę, że... O kur... No muszę zacząć z tą pułapką. Jakbym nie wszedł na pułapkę, to kurde bym się popłakał. Chyba. To by nie była seria z Wiedźmina. I tak dawno w Wiedźmina nie grałem, że dziwnie mi się walczy z nimi teraz. I tutaj mamy jakieś posągi, nie? I nie wiem, czy to jest Vale of Petissa dalej, czy tutaj może się ofiary składa. Takie zakrwawione to wszystko. O! Petardę się rzuca R-ką. Czyli mamy jakiś progres. To uważamy sobie trzy jaskółeczki. I kurde, myślę nad olejem, nie? Zróbmy ten brunatny olej może. Czy gawron? Dobra, gawron jest lepszy. Zrobimy sobie z trzy gawroniki, myślę. No i trzeba tutaj co nieco użyć. Na początek jaskółeczka i gawron. A bo to eliksir jest. O proszę, czyli to nie jakby mieczo... Dobra, to nie jest smarowidło, ja jestem debilem. Tam to było smarowidło. No dobra, trudno. Ale i tak zwiększa nam te obrażenia, tak? Trochę toksyczności od razu wyłapiemy też, no ale... Generalnie raczej do przeżycia. To nic, sobie wypijmy to wszystko. Ciekawe, czy w tej części też szybciej się biega z tym mieczem wyciągniętym, czy jak to ostatecznie wychodzi, nie? To nie wiem, co nie wiem, jak... Może zauważę, jak tak będę biegał, że jest ciut szybciej chociaż. Chyba, że jak troll naprawi most, to wtedy dostanę dostęp, wiecie, do tej drugiej królowej. W ogóle chciałbym dać takie spostrzeżenie, że jeśli w grze byłby nam pokazany Brokilon, to właśnie on tak by wyglądał. Tylko, że brakuje tutaj oczywiście innego bardzo ważnego czynnika, mianowicie Driad. O, i trafiliśmy już do szpitala. Takie kółka robimy. O, jesteśmy! Jesteśmy na miejscu. Tutaj mamy kolejne kokony. Więc sobie szybko to niszczymy. Skoczą nam, wiadomo, obrońcy. No ale... I tak są skazani na klęskę, tak? Z wielkim Geraltem, Wiedźminem, rzeźnikiem, Endriax, Blaviken. Czy dobra, to nie Blaviken jest, ale... urządzę drugie. Trochę się cykam tego do spotkania z królową. Bo chwilę nie grałem i wiecie... Jeszcze nie było tej pierwszej wyjebki, a... Jak dobrze wiemy wszyscy, ja dosyć... Nie potrzebuję wiele czasu, żeby taką wykonać wyjebkę. Kurwa! Nie! Tuż przed zabiciem mi został ostatni hit dosłownie. Jeden albo dwa. Już prawie umarła, już rodziły mi się piękne myśli w głowie, że to będzie pierwszy odcinek bez śmierci, a tu kurde taki chuj, nie. Zdychaj. I mamy to. Ty, tutaj są jakieś embriony Endriagi, a ja tego nie zbierałem. O, i Geralt jest przeciążony. Ale to spokojnie. Wiemy, jak tego się pozbyć. Sobie wezmę te embriony chętnie, bo kurde, nie wiem, do czego mi się one mogą przydać. Chyba, że po prostu do mikstur. Będą jako składnik. Czy mogę je może jakoś drogo sprzedać? Nie wiadomo, nie? W każdym razie pójdziemy sobie do Ludwiga Mersa w tym momencie. Odebrać od niego nagrodę. Także... Czekajcie, jakieś gniazdo. A to gniazdo nekerów, czyli one są na powierzchni. Tylko muszę się te petardy albo nauczyć robić, albo zobaczyć, gdzie mogę je zrobić. Ewentualnie kupić może je muszę. W tej części też Geralt z mieczem chyba szybciej biega. No i zauważyłem też przed nami oczyma Ludwiga Mersa. A, to jest klucz jakiś potrzebny. Dobra. Słuchaj. Zrobiłem co trzeba. Na twoim biurku stoi skrzynka poczty królewskiej. Tak, jednym z moich obowiązków jest opiekowanie się królewską pocztą.
Mógłbym przyjrzeć się jej zawartości? Nie ma problemu, miłej lektury. Bywaj. Mamy raport. No nic. To tak przypadkiem wyszło. O tym rozwiązałem problem z robactwem. Ja ci wierzę, ale komendant... Ścierwo wystarczy? W zupełności. Oto twoje pieniądze. Dobrze. Więc fajnie. Ile dostaliśmy? Nie wiadomo. No i też fajnie. Zobaczmy w takim razie, co znajduje się w tym raporcie Ludwiga Mers. Nie wiem, czy czytanie go naprzeciwko jego jest dobre, ale trudno. Pismo skierowane jest na dwór w zimie, więc warto to wziąć pod uwagę. Odpowiedź dla służb specjalnych Temerii. Odpowiedzi na zapytanie dotyczące poszukiwań gangu produkującego Fistex śpieszę donieść, że we Flatstown nie natrafiliśmy na żadne ślady działalności wspomnianej organizacji. No, my sami ich wybiliśmy. Nie licząc karczemnych burt, miasto wolne jest od występku, to zawdzięczamy energicznym działaniom komendanta Loredo. Nieprawdziwe są również pogłoski o rozbójniku Dymitrze. Został on stracony za swoje bezbronnie, o czym zresztą zawiadamiałem w ostatnim raporcie. Komendant Loredo zaleca zmianę informatora, który konfabuluje, to jest łże jak pies, i wyrabia złą opinię działalności wywiadu. Komendant zastanawia się ponadto, czy następne zapytanie będzie dotyczyło klucza latających świń nad Plotsam, czy raczej elfów podchodzących pod mury garnizonu. Panowie litości, niech bogowie zachowają Temerię, Ludwig Mers Królewski Chorodniczy. Czyli po prostu, znaczy to raczej zrozumiałe, takie dość typowe, że se wściemniają w tych raportach, że tam gówno prawda tak naprawdę jest do dupy, albo czy coś. Ale no nie przyzna się nikt otwarcie, że jest słabo. Nie wiem, czy mogę o to spytać. Bo ja nie chcę jakby zabić. Czym się zajmujesz? Jestem królewskim chorodniczym. Dbam o... A więc to do ciebie mogę się zgłosić. W rzeczy samej wystarczy... Mam immunit. Aha! Cóż, tablice ze zleceniami... Okej. Dobra, zanim zapytam o tego trolla, to zapiszę na wszelki wypadek. Żeby przypadkiem się nie wdupcyć. Dlaczego Loredo wyznaczył nagrodę za głowę trolla? Komendant Loredo dba o dobro Flotsam. Przecież troll opiekuje się mostem. To niebezpieczna bestia, która nie odprowadza podatków za pobierane myto. A więc to tak, no. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ruda niebieskiego meteorytu. O właśnie. To a propos tej rudy, to pójdźmy sobie w ogóle do kowala jakiegoś. Albo w ogóle jeszcze, zanim pójdziemy do kowala, to wpadłem na pomysł, że jeśli Melana... No Melana ma teraz dwie opcje, gdzie się ukryć. Albo u Jorveta siedzi, albo w domkach nieludzi, nie? To jest dzielnica nieludzi, więc po prostu będę, jak mogę wchodzić, to sobie będę wchodził i patrzył, czy nie ma tu Melany. To jest tylko krasnolud. Patrzcie, ile ja mam w ogóle tych olej. Czekajcie. Czy wam też się wydaje, że te runy to mi przeszły może przypadkiem albo nie przypadkiem z jedynki, tyle ile miałem w ekwipunku, czy jakiś tam ich odpowiednik, powiedzmy, bo runy ognia nie było, ale takie mam podejrzenie właśnie, nie? Nie wiem, czy dobrze myślę, ale tak mi się wydaje. No nic, jeśli to dzięki temu, że save'a sobie wczytałem, to bardzo fajnie, na pewno. Patrzcie! I jeszcze mamy tutaj jakąś mechanikę, że jak te trofeum nam coś dają statystykowo, czyli jak chcemy być kuloodporni, bierzemy trofeum z Endriagi, one daje nam zbroję, a tutaj mamy obrażenia, nie? I nic, ja mimo wszystko pod tanka bardziej sobie póki co rzeczy będę brał, bo bardziej się łapię na tym, że głupio tracę HP. Ceny zostaną takie, jakie są. Do cechu nie przystanę, kropka. Majster! Zobacz, kto nas zaszczycił! Nie słyszy tytan sztuki kowalskiej. Zajęty. Robota pali mu się w rękach. A co u ciebie, Wiedźminie? Jak życie? Ładny warsztat. I taki tam warsztat.
ale pięknie dziękuję za komplement w imieniu majstra i własnym. To w czym możemy pomóc, he? Zrobimy sobie jedno wzmocnienie z tej Endriagi, zobaczymy jak to działa. Bo kurde, jestem ciekawy. To wzmocnienie i mogę do zbroi dodać, okej. O, widzicie, no. No to dajmy sobie na tą zbroję. Tak. O. No i już mamy, ta zbroja górka zaczyna być na coraz lepsza, tak. W ogóle, o, przeczytajmy tą książkę o Górne Aedirn. Obszary Aedirn, położone pomiędzy rzeką Lixelą a rzeką Dyfne, noszą miano, w zależności od orientacji politycznej zainteresowanych, Dolnej Marchi lub Górnego Aedirn. Ziemie te były z dawien dawna obszarem spornym, do którego również Kedwen rościło pretensje. Podczas ostatniej wojny z Nilfgaardem Aedirn w Srogich znalazło się opałach, tocząc na południu nierówny bój z nawału czarnych. Włączas to, widząc zapewne, że ich południowy sąsiad nie oprze się ich najeźdźcy. Wojska sprzymierzonego Kedwen wkroczyły do Dolnej Marchi, dokonując jej niespodziewanej aneksji. Kilka dni później na moście na rzece Dyfne witali się margrabia Mansfeld, Zard Karak i marszałek Menno Coehorn, to akurat coś mi mówi, głównodowodzący armii Nilfgaardu z Dol Angra. Aha, okej. Okay. Czyli marszałek Coehorn to jest dowodzący z armii z... Okej, dobra. To mamy tłumaczenie w sumie obok. Uścisnęli sobie dłonie nad krwawiącym, dogorywającym królestwem Aedirn, pieczętując, nie bójmy się powiedzieć tego wprost, bandycki podział łupów. I choć po wojnie Kedwen zwróciło Dolną Marchię, czyn ten był jednym z najobrzydliwszych z gestów, jaki znała historia, choć śmiem twierdzić, że na pewno nie ostatnim tego rodzaju. Okej, okay. Bardzo ciekawe. Czyli takie rozbiory sobie zrobili z tym Aedirn. I tak, te wyśmienite spodnie w ogóle, co tu są, to tak. 1 do zbroi, ale 5% odporności na podpalenie, na truciznę i na krwawienie. Te mają coś takiego. To wiecie, co? Zrobię sobie jeszcze te spodnie u krasnoludów. I od razu sobie zobaczymy, założymy, zobaczymy jak tam się prezentują na nas. No, chyba git. Aha, kurde, ja jestem głupi w chuj. Ty. Bo te wzmocnienia, co tu mamy? Czekajcie, czekajcie. Ja jestem głupi w chuj, bo te wszystkie wzmocnienia, co tu są, to one są od razu gotowe, żeby dać na zbroję. No widzicie, no. Ja pierdolę, jaki debil ze mnie. No nic. W każdym razie... Czy chcę je dać na... No to jedno bym mógł dać w sumie na zbroję kurka. Będzie jeszcze lepsza. Nie wiem, czy później mogę z niej rozmontowywać to. W sumie przydałoby się wiedzieć takie rzeczy, no ale mówi się trudno i żyje się dalej. No. No nic, w każdym razie ta zbroja kruka już jest naprawdę solidna. Nie dam jej tego ostatniego wzmocnienia, bo nie wiem, czy nie będzie jeszcze jakieś lepsze w ogóle do zgarnięcia. Wy mi możecie dać znać, ci co się bardziej orientują, czy warto dawać. Czyli to oni są? Witam. Tacy jak ty nie są mili bogom. Dobra. Wy możecie mi dać znać w komentarzach, czy warto ulepszać te miecze tym, co teraz mam, czy lepiej poczekać sobie z tymi runami. Oczywiście, jeśli się orientujecie. Cedric ma kartacze, które mi są potrzebne do tej misji z nekrami. Tylko, że ja chętnie bym sam je zrobił, tylko, że nie wiem jak. Więc powiedzmy, że kupię na razie 4. No i najwyżej straciłem 400 arenów, jak mogłem to samemu jakoś zrobić. No. Ale naprawdę nie mam pojęcia, jak to zrobić. Musicie mi uwierzyć na słowo. Okej, okay, mamy tunel nekerów obok nas. Tylko też mamy w związku z nim trochę nekerów przy sobie. Szybko wysadzamy kartaczem. To trzeba. Gniazdo idzie w pizdziet. O, wybuchło. Doskonale. Tylko niepokoi mnie jeszcze to, że 3 gniazda zostały, a... Ja wiem chyba o 2 mniej więcej, gdzie są. Ale chyba gdzie nekery, tu gniazda są.
Wydaje mi się, że na tych bagnach ich strasznie dużo jest, to tutaj też jakieś gniazdo być musi, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, drugie gniazdo idzie do kolekcji. Pięknie. Dobra, trzecie gniazdo poszło, przy okazji się podpaliłem od tego. O! Mamy ostatnie. No i doskonale. Zobaczymy się znowu u Ludwika. Witam podobnie. Przyniosłem truchłanek Kerów na dowód, że... Wiem, czego to dowodzi, Wiedźminie. Nagroda jest twoja. Pięknie, 150 orenów dostaliśmy. Także fajnie, wydaliśmy na to 400, zarobiliśmy 150, brzmi uczciwie. Co nie, no pewnie taniej by to wyszło, gdybym wiedział, jak się robi ten cholerny kartacze. Tylko, że ja jestem sam kartaczem, więc... Więc tak to się kończy. Mamy schemat na wyśmienity wiedźmiński miecz. Srebrny, kurde, i on jest znacznie lepszy od tego. Ty czekajcie. To ja może sobie go pójdę zrobić. A nie, srebra, nie mam tyle. Ty gościu, masz srebro może? Jakieś coś, ten? Rudę srebra? Przypadkiem? Nie? No nic, to pójdziemy do krasnoludów i zobaczymy, czy poza wyrabianiem tych rzeczy, na które mamy receptury, to czy nie mają jeszcze przypadkiem może... To w czym możemy pomóc, he? Składników do pięcia. Czy jakieś mają? Tylko pytanie, czy takie, które... O! No kurwa, tylko ta ruda srebra jest strasznie droga. Czekajcie, może jakąś ukradnę. O, jakieś książki ciekawe są. Cóż cię do mnie sprowadza, biały wilku? Pogadaj się z nim. Wiele o tobie słyszałem. Właśnie. Aha. Einar Gausel. Zarabiam na życie handlując starociami. Zajmuję się też sprawami wspólnoty nieludzi. Fryzurę można zmienić. O kurde. Nieludzie we Flotsam są zorganizowani? Nie są. W miarę możliwości pomagamy sobie. Moją rolą jest głównie zbieranie podatków i przekazywanie rozporządzeń komendanta. Idealny cel dla Jorveta. Hehe, nie mylisz się. Byłem przez niego wielokrotnie ostrzegany. Wielokrotnie też tłumaczyłem potrzebę istnienia mojej funkcji. Jedno i drugie na próżno. Jakoś nie potrafimy się nawzajem przekonać. Cóż, on jest od miecza, ja od pióra. Stąd pewnie różnica zdań. Widzisz, kiedyś nie było tak ciężko. Wszystko popsuło się, gdy zniknęło kilka elfich dziewczyn. Przestaliśmy ufać ludziom i wiewiórkom. Oni przestali ufać nam. Znalazły się te dziewczyny? Nie. Sądzę, że zabiły je Nekery. Pamiętam Moril o białych dłoniach. Ona i jej chłopak tworzyli książki. He! Spanisz... Kupiła coś ciekawego. De Vermis Mysteris, traktaty egzeterskie, kompletne wydanie oraz pewien bardzo drogi tytuł, który pominę milczeniem. Nadmienie, bo hojność trzeba chwalić, że złożyła przy tym datek na wspólnotę, konkretnie na fundusz wdów i sierot. Słuchaj, no pohandlujmy jeszcze może, zanim coś tutaj się pobawimy. Okej, ty masz bardzo wiele ciekawych książek, jak rozumiem, tak? O, bardzo fajnie, że mam odznaczone rzeczy, które mam. Tylko te rzeczy, które mam, to przed chwilą mu ukradłem w sumie, więc możemy je przeczytać. Pytanie, czy mam jakieś rupiecie do sprzedania? Nie mam. No nic, ale sobie przeczytamy te książeczki. Więc tak. Zobaczmy te rytuały. Rytuały Midet. Midet, dzień letniego przesilenia, rozpoczyna w elfim kalendarzu słonecznym pierwszy miesiąc lata. Elfy wierzą, że wszystko, co zdarza się pod słońcem, dzieje się... W cyklach od Midlet dni stają się coraz krótsze i rozpoczyna się umieranie, które trwa aż do przesilenia zimowego. Stawiane w tym dniu kapliczki lata oddają część słońcu i życiu, ale ze świadomością nieuchronnej śmierci. W bliskości kapliczek szczególne silne są czary chroniące życie i czerpiące moc ze słonecznego żaru. Czarownicy wykorzystują je, by błogosławiać plony i sprowadzać pożary. Nawet bezbożni wiedźmini kłaniają się kapliczkom lata, by zwiększyć potęgę swoich znaków. Okej. Zobaczmy jeszcze tutaj.
społeczeństwo feudalne i jego wrogowie. Skojatel to nazwa, która sami sobie nadali bojownicy o wolność nieludzi. Przetłumaczona na język wspólny znaczy wiewiórki. Jak twierdzą niektórzy, pochodzi od wiewiórczych ogonów, jakie ozdabiały ich czapki, lub od leśnego wiktu, na którym zmuszeni byli przebywać. Skojatel tworzy kilkunastoosobowe oddziały, komanda, składające się głównie z elfów, lecz przyłączały się do nich również krasnoludy i niziołki. Podczas ostatniej wojny z Nilfgaardem Skojatel walczyli po stronie cesarstwa, czyniąc dywersję i wyrządzając wielkie szkody za liniami wroga. Wielu, pomimo postawień pokoju cyntryjskiego, nie złożyło broni i kontynuowało walkę, szczególnie po tym, gdy okazało się, że Nilfgaard poświęcił ich w imię pokoju, wydając Nordlingom dowódców komand, których następnie stracono. Okej. Okay. Z dziejów Mahakamu. Jedną ze starszych ras są krasnoludy, krępe i brodate, o silnej budowie ciała i niskim głosie. Odznaczają się niższym niż ludzie wzrostem. W obyciu prości, twardzi i bezpośredni, czasem postrzegani jako mrukliwi, nieuczynni i chciwi. Muszę tu zaznaczyć, iż moja opinia o krasnoludach w żadnym wypadku nie pokrywa się z tą drugą częścią. Przytaczam ją jedynie, by przedstawić poglądy innych ludzi, nawet jeśli osobami tymi są tępe, zapiekłe w nienawiści buce. Górską ojczyzną krasnoludów jest Mahakam, słynący z licznych kopalni, gdzie wydobywane są cenne kamienie i rudy. Wielu krasnoludów żyje także w ludzkich miastach, gdyż rasa ta zwykle łatwo przystosowuje się do nowego sąsiedztwa, czego niestety nie można powiedzieć o sporej części ludzi. Mimo szykan, prześladowań, a nawet krwawych pogromów, koegzystencja z krasnoludami układa się o wiele bardziej pokojowo niż z elfami. Smykałka do handlu i rzemiosła czyni z nich wyśmienitych kupców, bankierów, kowali i płatnerzy. Okej, okay, tutaj jeszcze. Istoty żywiołu ognia. Biegli w sztuce czarodzieje potrafią tworzyć wrota do wymiarów, gdzie panują żywioły i zmusić egzystujące tam stworzenia do posłuszeństwa. Herbert Stamelford, jeden z członków pierwszej kapituły, miał na swoje usługi Dao, geniusza ziemi, który przesunął na rozkaz maga zasłaniającą widok z okna górę. Dzisiejsi czarodzieje są cieniem dawnych mistrzów, ale i tak potrafią niemało. Najbieglejsi z nich wzywają żywiołek i ognia, perfekcyjnie posłusznych strażników i obrońców. Znaczy no w sumie to Azar Javed, nie? Sobie przyzywał bestię taką. No ale w porównaniu to oczywiście do tamtego czarodzieja na bagnach w pierwszej części, którego ostatecznie nie spotkaliśmy, bo on po prostu, nie wiem, no zniknął, co Kalkstein później studiował jego książki w wieży, to ten rzeczywiście wiele potrafił. To był taki Xardas, można powiedzieć. A Xardas był potężny. Została nam jeszcze ostatnia książka, Królestwa Nordlingów. Książka opisuje Edirn, Kedwen, Redanie i Temerię. Królestwo to sąsiaduje od północy z Kedwen, od północnego zachodu z Redanią, od zachodu z Temerią i górskim masywem Mahakamu. Od południa zaś z Lyrią, od wschodu granicę wyznacza pasmo gór Sinych. Godłem Edirn jest złoto-czerwona krokiew na czarnym tle. Stolicą zaś Wengerberg. Yennefer z Wengerbergu. Czyli Yennefer była z Edirn. Znaczy, przydomek sobie wzięła z Edirn, bo jest Geralt z Rivi. Jako nazwisko sobie wziął Rivie trochę jakby, nie? Wiecie o co chodzi? Dobra. Państwo ostatnio niemal przestało istnieć, gdy jego południowa część została przez Nilfgaard. A deklarujący przymierze północny sąsiad Kedwen anektował zdradziecko górne Edirn. Choć najeźdźce pokonano, a Kedwen zwróciło północne ziemie, sytuacja w królestwie nadal jest niewesoła. Krajem targają chłopskie ruchawki, władza centralna się chwieje. Okej, okay, no czyli po prostu generalnie Edirn jest świetnym przypadkiem upadku i w ogóle braku perspektyw. Kupię ostatecznie chyba tą bryłkę srebra. No i tak jakoś te oreny prędzej czy później zarobię, myślę, to jakoś bardzo nie będziemy w tyłku, no. Czasem trzeba. Jeden. Pięknie. To w czym może. I teraz wykona dla nas ten wyśmienity wiedźmiński miecz srebrny. Tak. Ciekawe jest to, że on jest, kurde, no, lepszy od Arendoid, nie? Arendoid, historię wam szybko przypomnę, to jest miecz, który dostaliśmy od Pani Jeziora. Plus jest taki, że przynajmniej można go bardziej ulepszyć niż takie pospolite miecze, żeby dodać jego legendarności, no ale dalej jest to, kurde, przykre.
No ale nic z tym nie zrobimy. Jeszcze sprzedamy krasnoludowi nieco rzeczy. No i zdaje się, że został nam Kejran. Już sam Kejran. Oczywiście Malena, ale ona nie jest w mieście moim zdaniem. Ona uciekła raczej do lasu. Myślę, że możemy w końcu przystąpić do wspólnej wyprawy z Shiloh de Tankarville. Nie mamy Shiloh. Więc co na pora na Kejrana? Czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. A to co? Robi wrażenie. Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji. Między innymi do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Triss twierdzi, że Kejran powstał dzięki magii. Ma rację. Coś tak wielkiego nie mogłoby żyć w tych wodach. Wygląda mi na efekt jakiegoś przykrego eksperymentu. Rośnie w błyskawicznym tempie i pewnie tak samo szybko się zestarzeje. No, wynik klątwy trochę, nie? Ale to tam, jak chcecie wiedzieć, o co dokładnie chodzi, to odsyłam do odcinka, kiedy to z Triss badaliśmy. Co to jest za monstrum? To drugi albo trzeci był. Dowiedziałaś się, skąd wziął się Kejran? Nie próbowałam. Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej. Domyślałam się. I co z tego? Mam się czuć winna? Przeprosić za jakiegoś szaleńca? Nie zamierzam. Skąd wiesz, że to czarodziej? Nie wiem. Strzelałem. To jest bardzo ciekawy temat. Nie spodziewałem się ciebie u Loredo. A ja wręcz odwrotnie. Byłam pewna, że się tam zjawisz. Komendant jest chorobliwie zazdrosny o swoją małą faktorię i prędzej czy później każdy ląduje u niego na dywaniku. Czego chciał? To już moja sprawa. I nic ci do tego. Nie jesteśmy drużyną, Geralt. Zabijemy razem Kejrana. I to wszystko. Czy chcemy ją bliżej poznać? Mam nadzieję, że nie chodzi o kwestię hędożerstwa, tylko bardziej dowiedzenia się więcej o tej postaci. Skoro mamy razem pracować, powinniśmy się lepiej poznać. Tak myślisz? Dobrze. W takim razie pytaj, o co chcesz. Doskonale. Zoltan powiedział, że zleciłaś mu jakąś robotę. Twój krasnoludzki kolega ma rękę do kamieni. To dzięki niemu mój megaskop działa. Szlif brylantu musi być bardzo precyzyjny, by odpowiednio ogniskował światło. Kurwa, to ja mogę tylko raz zapytać? To Triss mnie bardziej ciekawi. Niedługo będę gotowy. Czekajcie. Mi się to ja wyjątkowo wczytam, ponieważ ten wątek z Triss jest jednak bardziej znacznie ciekawy, bo to z tym Zoltanem, no to on sam nam w sumie powiedział. A Triss ukrywa przed nami tą znajomość z Shiloh. I to jest w sumie dobre pytanie. Jesteś przyjaciółką Triss? Przyjaciółką? Raczej koleżanką. Znamy się. Zresztą znam wszystkie ważne czarodziejki północy. Nie jest nas tak dużo. Dlatego staramy się sobie wzajemnie pomagać. Okej. Okay. Chyba na każde pytanie w sumie odpowiedź typu gówno warta. No nic, to pójdźmy mam na tego wszystko. Kejrana. Chodźmy. Doskonale, ruszajmy. Gotowy? Wydaje mi się, czy się umalowałaś. Wszyscy mamy jakieś rytuały. Przykro mi, Kejrany nie rozpoznają kolorów. Zakończmy ten temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Masz jakiś plan? Ja zawsze mam plan. Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Zejdź na dół. Brzmi dobrze. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj, nawet na lądzie będzie cholernie niebezpieczny. Okej. Okay. Panie, kiedy mam wypić miksturę. Okej, okay, zobaczmy. Jak Kejran się nam pokaże. Kuźwa, tylko żebym zdążył tą miksturę wypić.
będzie on. Tylko... Mikstura. Mikstura cholerna by się przydała. Jaki on jest kurwa paskudny. Kontrol. Medytacja. Picie eliksirów. Teraz tak, mangusta. Szybko. Dawaj i jaskółkę. I wypij. Mam nadzieję, że Kejran czeka, tak? Miło. O ty kurbo. Ty, on nas zabije. Ja pierdolę. Delikatny fail. Zdarza się najlepszym. Dobra, ty, jak już teraz bardziej unikam tych jego ataków. Dajmy tu Irdenko, o którym mowa. Okej. Okay. W ogóle na tych łapach ma jakieś te... jakieś punkty. Okej. Okay. Złapany. Teraz szybko, kurde, biegnijmy. Zdychaj. O, ale dostaje. O, i macka mniej. Miło. Miło. Od razu płyn użyję, zanim dostaję. Dostanę. Co on robi? Jakieś nowe ataki ma. Opętało go! Dobra, tutaj jest jeszcze. Podawajcie szybko. O! Dobra. Ten Irden po prostu... Protip za was, trzeba bliżej Kirana dawać i wszystko wtedy idzie w porządku. Dobra, bo odczuję, że on mnie o tym uderzy, więc się już zabezpieczę, bo... Czuję, że nie mam szans. Ty... Sheila jakoś źle skończy tutaj, mam wrażenie, nie? Bo... Cały czas przy niej Kejran... Kurde, daje... tą mackę do tej wieży. Dobra. Pięknie. Prawie padł. Użyję to płyn, bo czuję, że dostanę. Idealnie. O kurde, się złapałem w ogóle. To jest. Nie wiem, co robię, ale podoba mi się to. Kurwa, kliknąłem te spacje, przysięgam wam. Tylko, że najpierw kliknąłem myszką. Ajajaj, tak blisko, dobra. Ale widzicie, już jakoś idzie nawet. Więc jesteśmy bliscy sukcesu. Mam nadzieję, że może fartownie zapisało po pokonaniu macki. A to by było zbyt dobre, nie? Z podejścia na podejście coraz lepiej to idzie. Aha, i teraz bardzo ważne, żeby się nie wyjebać. I muszę pamiętać, że zaraz spacja będzie. O! On sam się... Nie, to by było zbyt piękne. Co mam zrobić? Tutaj podejść do niego i ten? Nie. Ale kurde, co jest, no? Kurwa mać! Co się stało właśnie? Co się odpierdoliło? Mam takie jedno zajebiście ważne pytanie. Co się odjebało, kurwa, jego mać? Mam zajebiście ważne pytanie. Co teraz mam zrobić, nie? Rzuca we mnie kamieniami. Podbyć nie mogę, bo ostatnio pamiętacie, jak to się skończyło. Już chyba nie wiem, nie? Chyba, że rzucić w niego czymś. Czy ja się jakbym trafił tą petardą? O,
Ty, ja tu mogę... Chyba ja tu mogę wejść. Czekajcie, to może... Może tutaj jest ten... Cały myk, jaki mam zrobić, tylko... Co dalej? Dobra. Zdaje się, że umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Udało nam się. Niezła walka. Geralt? Nic ci nie jest? Trzeba wiedzieć. Luzik. Nic mi się nie stało. Wyczerpałam sporo mocy, więc gdybym ci musiała pomóc... Dam sobie radę. Ale troskliwej czarodziejki się obawiam. No tak. Jak każdy wiedźmin zgrywasz twardziela. Ryzyko zawodowe. Z czasem można się przyzwyczaić. Mówisz, jakbyś był stary. Włosy masz wprawdzie siwe, ale krew jeszcze chyba szybko płynie w twoich żyłach. Masz wobec mnie jakieś plany? Na razie mam plany wobec Kejrana. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw. Elegancko. Bardzo fajnie. Kejran pokonany. Obawiam się tylko tego, czy nas nie wyciuleją przy okazji odbierania tej nagrody od Kejrana, ale o właśnie. Mogę go przeszukać. Tak. No to liczyłem. Tylko rozdajemy sobie jeszcze punkty. Dwa talenty. Wow. W sumie w hardy ducha możemy pójść, bo chyba więcej czarów będę mógł używać. I też szybciej mogą te spele się nam. Co ja mówię? Wigor, tak. Znaki szybciej mogą nam się odnawiać. Spele, kurde. Jakby to, nie wiem. Jakaś liga była. Oj, patrz, jak szybko się odnowiło. Mamy 3 już. Więc podoba mi się taka sytuacja. No żeby nas nie wyciulali z tym Kejranem, nie? Bo już ta sytuacja z trolem sugeruje mi, że mogą nie zapłacić tyle, ile bym sobie życzył za to. Patrzcie! Alvina znaleźliśmy! Trochę lat mu przybyło i... Może przez teleportację, kurde, tak się potoczyło, tak? No, Alvin, trochę inaczej cię zapamiętałem i... No cóż, ważne, że znalazłem się z powrotem, tak? Witaj w rodzinie. Wiem, że to pewnie nie było kompletnie śmieszne, ale mnie to tak... Troszkę rozbawiło, no nie będę kłamał, kurde. To tutaj jest taki, wiecie, easter egg, tak? Co się stało z Alvinem po pierwszej części. Zlecenie wykonane. Kejran nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. O. Miło. Pancerz, czy coś tam. Czyli zobaczmy, co dostaliśmy. Mamy tak, skórę Kejrana. Schemat. Zbroja z pancerza Kejrana. O kurwa. Ale dobra zbroja. Bardzo ciężko będzie ją zrobić, ale cudowna jest. Chcę ją koniecznie. Już teraz bym chciał. Trofeum z Kejrana, ile nam daje, a ile z Endriagi. Kurde, bierzemy definitywnie trofeum z Kejrana, bo jeszcze plus 50 do żywotności. To, co się wydaje, że dalej, to już ujrzycie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że miło wam się go oglądało. Mi się fajnie grało. Kejran pokonany. Już pozostał nam tylko główny wątek i Malena. Będę musiał znaleźć jakiś sposób, żeby dostać się do Skojatel w sumie. No. No i to wszystko. Do zobaczenia w następnym. I cześć! Prawdę mówili, oczy jak u kota.